Witajcie w kolejnym mrocznym filmie, w którym udamy się do wiwarium z Camponotus nicobarensis i zobaczymy jego małą przemianę, głównie roślinną, oraz trochę podejrzymy, jak rozwija się kolonia, a więc zaczynajmy! Może na początek powiem Wam, jak doszło do tego, że robię drobną metamorfozę szaty roślinnej. Przyczyny są dwie. Jedna moja, że mi po prostu się znudziła. Trzykrotka oczywiście była ładna i widowiskowa, ale powoli zbyt mocno zdominowała wiwarium. Zmuszony byłem do cięcia, przez co wydaje mi się, że zaczęła trochę drobnieć, a drugim powodem są same mrówki, które po długim czasie spędzonym w drewnie nagle jak szalone rzuciły się na kopanie w ziemi. Kilka wyjść z gniazda znalazło się niebezpiecznie blisko tej trzykrotki i widząc, jaki ambaras powoduje podlewanie, podjąłem decyzję, że musi ona zniknąć. Tajemnicza roślina żyjąca sobie w rogu też odpuściła chyba przez wilgotność, bo dopadła ją pleśń. Może niektórzy pamiętają jedną roślinę, którą sadziłem w jednym z odcinków, niestety nie wzeszła. Udało mi się ją jeszcze wykiełkować w donitce, ale na razie z mizernym skutkiem. Znalazłem jej gotowe sadzonki do kupienia, więc pomysłu nie porzucam. Skoro mrówki zaczęły kopać w ziemi, rośliny, które tu trawią, muszą być mega odporne i inspiracji poszukałem oczywiście gdzie? Na łące. Mamy tu całą bazę roślinną, która na co dzień zmaga się z mrówkami i na pierwszy ogień wiadomo idzie trawa. Dodatkowo pojawiła się taka roślina jak ptasi rdest. Na pewno ją znacie z widzenia, można ją spotkać nawet w najbardziej jałowych glebach. Dodatkowo ładnie się rozgałęża, więc postanowiłem wykorzystać jej wszystkie zalety w wiwarium. Jej wada to to, że najczęściej jest jednoroczna, czasem dwóch, ale jeżeli sprawdzi się, przygotuje rozsadę z nasion. Kolejnym ciekawym eksperymentem, który już lekko ruszył do przodu, to mniszek lekarski. Gdzieniegdzie już wykiełkował i ciekaw jestem, jak sobie poradzi. Ciężko mi określić powierzchnię wykopanego gniazda, ale podlewając raz moją nową łąkę, nagle odsłoniła się wielka dziura w ziemi, więc domyślam się, że mogą być wszędzie. Póki co metamorfoza w dziką łąkę przebiega pomyślnie i wszystkich ciekawych rozwojów zapraszam do zostawienia suba i do zobaczenia w kolejnych aktualizacjach.